Wiecie, Księga Daniela jest napisana w niesamowity sposób. Jeszcze wam trochę, kiedy otworzycie sobie Biblię, zanim będziecie mieć już otwarte, jest niesamowita. Duch Święty działał, kiedy właśnie w tamtym czasie historii możemy zobaczyć, jak Bóg precyzyjnie działa przez ludzi. Księga Daniela jest napisana, pierwszy rozdział jest napisany w języku hebrajskim. To jest taki wiecie, taka ciekawostka. Ale następne, do notatek już patrzę, następne, które rozdziały, od 2 do 7 rozdziału jest napisane w języku aramejskim. I teraz wam wytłumaczę. Język hebrajski posługiwali się Hebrajczycy, czyli Żydzi. Oni się posługiwali językiem hebrajskim. Natomiast język aramejski był językiem powszechnym dla mocarstw, dla królestw. Niewola, ta, gdzie będziemy czytać, gdzie Daniel się dostał, to był język chaldejski. Ale język aramejski był coś takiego jak na dzisiejszy wzór angielski. Czyli wszędzie się dogadasz. Więc od 2 do 7 rozdziału Księgi Daniela jest napisane w języku aramejskim. I potem znowu od 8 do 12 rozdziału znowu jest język hebrajski. I wiecie, dużo ludzi zastanawiało się nad tym, dlaczego tak to jest zrobione. I wiecie, Duch Święty już wtedy działał. To jest bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie przez Boga zaprojektowane. Tak sobie myślę. Dlatego, że pierwszy rozdział mówi o tym, o wygnaniu z Izraela, o Jerozolimie, o wygnańcach, o niewoli. Ostatnie rozdziały mówią o objawieniu, o przyjściu Jezusa. I tam do Daniela mówi właśnie anioł, będziemy o tym mówić, zapieczętuj te słowa. Bibliści nie mają wątpliwości, że Daniel rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Jezusem. Bo kiedy przeczytamy tam, zobaczymy potem, kiedy przeczytamy, że te same słowa wypowiadał i tak samo był ubrany, jak ten, którego Jan widział, a Jan już znał Jezusa, widział Go objawionego, więc to ta sama osoba, więc nie mają wątpliwości. I do tego dojdziemy, będziemy na to patrzeć. To jest niesamowicie fascynujące. Ale chciałbym powiedzieć, że tam jest napisane i powiedziane do Daniela, zapieczętuj, gdyż te słowa będą dopiero zrozumiane w czasie, kiedy będzie dany. I wiecie, to rzeczywiście tak się stało, że przez wiele, wiele lat ludzie chcieli poznać czas, chcieli wiedzieć, kiedy będzie koniec, przewidywali to, w różny sposób patrzyli, jakikolwiek sposób patrzyli, ale nie było po prostu pieczęci zdjętej, bo Bóg kazał zapieczętować to. I tak dla ciekawostki może przeczytam, bo to jest to na dzisiaj, to będzie taka ciekawostka, że w 12 rozdziale, otwórzmy sobie, to jest ostatni rozdział, w 12 rozdziale, 4 werset i czytamy takie słowa, zwróćcie uwagę. Zwróćcie bardzo uważną uwagę na te słowa. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. I słuchajcie uważnie, co jest napisane. Wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie. Czy wam to coś mówi? Tak? Czy jest ktoś zabiegany dzisiaj? I wzrosło poznanie. Słuchajcie, samo to, że jest takie mocne objawienie, że jest możliwość, że jest taki wielki przekaz. Otworzysz internet, możesz mieć jak na dłoni wszystko, kiedy każdy wykłada słowo w różny sposób, ale poznanie jest niesamowite. Duch Święty daje wielkie poznanie. Ale my wracamy do pierwszego rozdziału. To wam dałem na zachętę, że Księga Daniela jest ponadczasową księgą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszechmogący, jest ponadczasowy. On jest wieczny. Amen. I taki pierwszy punkt, który chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie Księgi Daniela, i to już jest ostatnie, co chcę powiedzieć na wstępie, to chcę powiedzieć, że moje pierwsze spostrzeżenie, kiedy czytam księgi prorocze, a zwłaszcza Księgę Daniela, to jeden taki tytuł i mam go zapisane, Bóg jest wszechmogący. Gdybyście to mogli zapisać, będę bardzo wdzięczny. Gdybyście to mogli zapamiętać, to się będzie wszędzie przewijać. Bóg jest wszechmogący. On od początku do końca, On jest wieczny, On nigdy się nie zaczął i nigdy się nie skończy, On jest zawsze, On jest wieczny i On jest wszechmogący. I ta księga donosi, dokumentuje, ona daje nam dowód, że tak rzeczywiście jest. Kiedy będziemy czytać następne rozdziały, zobaczycie. I najlepsze jest to, że tak Bóg potężny, taki ponadnaturalny, wszechmogący, Bóg objawia ludziom swoje plany.
To jest niesamowite. Dla mnie to jest zachwycające. Dla mnie to jest otwarte serce Boga. I wiecie, już w Starym Testamencie, kiedy my w Nowym Przymierzu możemy widzieć serce Ojca jako kochającego taty, kochającego Ojca, tak w Starym Przymierzu Bóg w Starym Testamencie od samego początku już, pomimo zepsucia, pomimo grzechu, pomimo tego, że ludzie ciągle się zapierali Go i ciągle odwracali się od Niego, to będziemy też widzieć, to On chce mieć społeczność i relacje z człowiekiem. Czy to nie jest cudowne? Powiedzcie mi, czy to nie jest niesamowite? Czy Bóg nie jest dobry? Amen? Amen. I to chciałbym na takim wstępie, że Bóg jest wszechmogący. A teraz czytamy Księgę Daniela, pierwszy rozdział. W trzecim roku panowania Jehoiakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król Babilonu, do Jerozolimy i obległ ją. I Pan wydał w jego ręce Jehoiakima, króla judzkiego, oraz część naczyń z domu Bożego, a on wywiózł je do ziemi Szinear, do świątyni swojego Boga i wniósł te naczynia do jej skarbca. Król rozkazał też Aszpenazowi, dowódcy swej służby dworskiej, aby sprowadził chłopców izraelskich pochodzących z królewskiego lub książęcego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiegokolwiek wady, pięknych, zbudowanych, bystrych, mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w pałacu królewskim. Rozkazał nauczyć ich pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez 3 lata, a po tym okresie stawić ich przed sobą. Wśród chłopców judzkich znaleźli się między innymi Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony służby dworskiej zmienił im imiona. Danielowi dał na imię Belteszazar, Hananiaszowi Szadrak, Michaszowi Meszak, a Azariaszowi Abednego. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał, że nie będzie się kalał potrawami z królewskiego przydziału, ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalania. I Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie i ze zrozumieniem. Wyznał on jednak Danielowi: boję się króla, mojego pana, on ustalił, jak należy was karmić i poić. Co będzie, jeśli zauważy, że wasze twarze są szczuplejsze niż twarze waszych rówieśników? Narazicie moją głowę u króla. Wtedy Daniel zwrócił się do nadzorcy, którego przełożony służby dworskiej postawił nad nim oraz nad Hananiaszem, Michaszem i Azariaszem. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla. I postąp ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. I nadzorca przychylił się do ich prośby, poddał ich 10-dniowej próbie. Po jej zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej i są postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Nadzorca zatem zaczął odstawiać na bok przydzielone im potrawy oraz wino i podawać jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. Gdy minął 3-letni okres nauki, przełożony służby dworskiej, zgodnie z poleceniem Nebukadnezara, stawił ich przed królem. Król podjął z nimi rozmowę i wówczas okazało się, że nikt spośród nich wszystkich nie dorównuje Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Przyjęto ich zatem do służby przy królu i za każdym razem, gdy król zwracał się do nich ze sprawą wymagającą mądrego i rozważnego podejścia, stwierdzał, że 10-krotnie przewyższają wszystkich wróżbitów i czarowników, których ma w swoim królestwie. Co do Daniela natomiast, pozostawał on w służbie dworu aż do 1. roku panowania króla Cyrusa. I do tego miejsca, to jest 1. cały rozdział. Dzisiaj chcemy się skupić na tym rozdziale. Jest tutaj wiele wątków, naprawdę jestem przekonany, ilekroć czytam ten rozdział, jestem przekonany, że nie jesteśmy w stanie w jedno spotkanie, nie bylibyśmy w stanie omówić tego, co byśmy chcieli zobaczyć. Ale chciałbym na kilka miejsc, na kilka rzeczy zwrócić uwagę, które bardzo ważne się stały w moim życiu. Myślę, że was też zainspirują.
Jest tutaj mowa o młodych chłopcach, jest mowa o niewoli. Młodych chłopcach, którzy zostali w czasie okupacji zabrani do niewoli. Wiecie, to, kiedy wyobraźnią sięgniemy, to musi być coś niedobrego, coś strasznego. Wyobraźcie sobie, masz kilkanaście lat, wszystko dobrze się układa, dobrze się uczysz. Wydaje ci się, że przyszłość będziesz miał dobrą, że będziesz miał w przyszłości dobrą pracę. Rodzice dbają o ciebie i przychodzi ciężki czas. Zostajesz oddzielony od wszystkich, od rodziców, od swojego miasta, od swojego kraju. Daleko zostajesz wywieziony i nie ma w ogóle szans na powrót. Spróbujcie wyobraźnią sobie sięgnąć tak. Mając tych kilkanaście lat, ci chłopcy byli zabrani do niewoli. Wiele ich tam było naprawdę bardzo dużo zabrane. Tu jest wspomniane o czterech w tej księdze, w której Daniel, jeden z nich, opisuje i też inni opisują to, co się tam działo. I wiecie, to, co przykuwa najbardziej moją uwagę, to to, że oni, kiedy byli wybrani, wyrwani z tego swojego kraju, przewiezieni do innego kraju, zupełnie inna kultura, zupełnie inne rozkazy, inne nakazy. Wyobraź sobie teraz, że zostałeś wychowany w domu takim, gdzie jest szacunek, jest miłość, szanujesz rodziców, uczysz się Słowa Bożego, chcesz podobać się Bogu, chodzisz do kościoła, chcesz grać w uwielbieniu, czytasz Słowo Boże, chcesz być dobrym człowiekiem, chcesz żyć dobrym życiem. Wyobraźcie sobie taką sytuację. I naraz ktoś siłą, przymusu bierze cię z tego miejsca i okazuje się, że wszystko, co miałeś, swoje jakieś marzenia, plany, legnie w gruzach. Być może przychodzi taka beznadzieja, że już wydaje się, że już nigdy nie wrócisz do tego. Zgadza się? Że może już nigdy nie będzie tam tego, co będzie. I wiecie, wielu ludzi popadłoby w depresję, popadłoby w jakieś załamanie. Tak sobie myślę, kiedy myślę o dzisiejszym społeczeństwie. Ale wiecie, ci chłopacy są niesamowici. Kiedy patrzę na tych młodych ludzi, to widzę pewien wzór. Co Bóg składa przez swoje słowo, jakie bogactwo, jaki depozyt Bóg składa w ludzi, nawet w młode pokolenie, nawet w dzieci, nawet wiecie, w młodych ludzi, młodych chłopaków, młode dziewczyny, mówię nawet teraz o młodzieży. Jaki depozyt, kiedy jest w obecności Słowa Bożego. Jaki to jest bardzo cenne i ważne, żeby być, wychowywać i wzrastać w Bożym Słowie. Popatrzcie się, czasami my się zastanawiamy, że może ta służba w naszym kościele nie działa dobrze. Może ta służba mogłaby lepiej. Może tutaj, wiecie, wśród dzieci mogłoby być tak, a mogłoby być tak. Mogłyby być takie. Zgadza się? Mamy czasami takie myśli, jako rodzice. Tak powiedzmy sobie szczerze. Dzisiaj możemy być szczerzy. Tak między sobą. Nie mówcie tego na głos. Przed sobą powiedzcie. Takie myśli czasami były. Sobie myślisz, przyszedł z tej szkółki, a gdyby go tak przyciśli trochę mocniej, tam przyśrubowali, no tak by było mu lepiej, nie? Zgadza się? I czasami mamy takie myśli. Ale chcę was zachęcić, że Słowo Boże, które nauczają nasi nauczyciele, dzieci, które nauczają młodzież, ono ma niesamowitą moc. To jest ziarno. I ci młodzi ludzie zostali wychowani w takiej kulturze, zostali wychowani w kulturze słowa. Nie wiem, czy wiecie, ale młodzi chłopcy, Żydzi, uczą się na pamięć Słowa Bożego. To jest do dzisiaj. Byłem w Izraelu w zeszłym roku. Chciałem powiedzieć w tym roku, to już zeszły rok. W zeszłym roku. I byliśmy w takiej szkole, gdzie jest szkoła, wiecie, taka po mojemu powiem religijna szkoła. To jest żydowska szkoła. I oni cytują, oni na pamięć uczą się Izajasza, Psalmy, Jeremiasza. Tak, cytują to na pamięć. Więc to jest słowo, chociaż, wiecie, to jest do nich jakby przedmiot. Tak jak my się uczyliśmy wiersza, czy tam Mickiewicza, czy Sienkiewicza, czy kogoś tam, to oni się uczą Słowa Bożego. Ale to jest niesamowite. I teraz te chcę przenieść nas do innej sytuacji. Zostają wywiezieni, zostają wyprowadzeni z tego swojego środowiska, z tego dobrego środowiska, w którym wydawałoby się, że życie będzie dobrze płynąć. I zostali przeniesieni do niewoli. Ciężki, ciężki kawałek chleba, ciężki czas. I teraz tak, król w tej babiloński, Nebukadnezar, on
sobie uzmysłowił, wiecie, to był mądry król, jak sobie tak pomyślę, on miał swój pomysł. Kiedy poczytamy, jakie on polecenia, chociaż kraj był bardzo zepsuty. Chciałbym powiedzieć, że tutaj, kiedy w kronikach, czy gdzieś tam w historii sobie poczytacie, to Babilon, do dzisiaj zresztą, jeżeli powiesz Babilon, to się to nikomu z dobrym niczym nie kojarzy. Zgadza się? Ja? Zgadzamy się z tym? Kiedy powiesz o Babilon, to jest zepsucie. Jednym słowem można to powiedzieć, zepsucie. I wiecie, do takiego kraju zostali wyprowadzeni ci młodzi ludzie. Co oni tam robią? Wiecie, król powiedział tak, mają być karmieni po babilońsku, mają być uczeni po babilońsku, mają mieć myśli babilońskie, mentalność babilońską, mają być Babilończycy. Zgadza się? Chciał ich mądrość, ale mieli być po jego. Więc to jest taka mentalność, wiecie, kiedy chcesz mieć dobrych robotów, to tak trzeba robić. I oni byli wystawieni na taką próbę, żeby tak właśnie przekształcić tych ludzi, żeby oni byli pracownikami, dobrymi ludźmi, pracownikami, ale dobrymi pod jego dyktando. Zgadza się? Oni, do dzisiaj jest tak, wiecie, to się nic nie zmieniło. Kiedy popatrzymy się dzisiaj na korporacje, na wszystkie sytuacje, to zobaczymy, że nie wymaga się i nawet się broni ludziom, żeby myśleli racjonalnie. Oni mają po prostu szufladkowo działać. Zgadza się? Dlatego kiedy ktoś myśli, kiedy ktoś rozważa, kiedy ktoś patrzy, kiedy ktoś ma jakiś pomysł, jakieś coś, to niekoniecznie jest mile widziany. I to już było wtedy. Popatrzcie się, ile to tysięcy lat już można powiedzieć. Już wtedy było, więc nakazał król, żeby byli uczeni przez 3 lata. Nie wiem dlaczego tak 3 lata, ale wiecie, to jest taki okres, 3 lata, to taka ciekawostka, kiedy człowiek bardzo dużo w swoim życiu potrafi zmienić. Wiecie, po czym to wiem? Chociaż po tym, że kiedy Pan Jezus powołał uczni, to ile chodzili? 3 lata. Nawet, wiecie, idziesz do uczyć się zawodu. Mniej więcej 3 lata jest przewidziane. Zgadza się? Człowiek, żeby mógł zmienić myślenie, czyli coś zostawić starego, jakoś się wyczyścić z tego i zacząć coś nowego, to potrzebuje 1 rok na wyczyszczenie, 1 rok na zastanowienie się i 1 rok na nauczenie się. To już jest moje dodanie. Ale słuchajcie, to tak działa mniej więcej. I już to wtedy działało. Więc chcę wam pokazać, że świat wcale się dużo nie zmienił. A pewne reguły ciągle działają i są na czasie. Dlatego król babiloński, on nakazał, żeby byli karmieni, żeby byli pojeni tak, jak on chce, żeby byli uczeni tak, jak on chce, a potem będą się stawiać przed nim i będzie robił casting, będzie robił kwalifikacje. Kto się nadaje, kto jest najlepszy. I wiecie, rywalizacja. Kto po prostu najsilniejszy, najmocniejszy, kto jest. Zgadza się? Pasuje to do dzisiejszego świata? Pasuje. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj tak robi. Uczyć, kształcić jak najbardziej, ciśnie się jak najbardziej, żeby nie myśleć tylko, wiecie, tam, gdzie jest największy trend, to już tak powiem tylko od dodania. I to też było wtedy. Postawić drabinę i wspiąć się jak najszybciej. Ale kiedy jesteś na szczycie, czasami zastanawiasz się, że nie o ten budynek jest drabina oparta. Więc dlatego ważne jest, żeby być zawsze blisko Boga. Bóg od początku zaplanował. On ciebie stworzył. On wie, czego ty chcesz, co potrzebujesz. I on chce ciebie powoli doprowadzić do tego miejsca, gdzie będziesz dziękował mu i rozkoszował się. Boże, nigdy bym sobie tego nie wymyślił, gdzie ty mnie postawiłeś, jak ty mi dałeś. Jak mnie fascynują takie rzeczy, które naprawdę patrzę na czasami na ludzi, które robią proste, zwykłe rzeczy i mają pasję w życiu. Nie muszą robić tego, co wszyscy, ale mają to, co Bóg dla nich zaplanował. Amen? To tak nawiasem, jak to ktoś powiedział, bez dodatkowej opłaty. Idziemy dalej. I słuchajcie, ci młodzi ludzie, następny punkt, który mnie bardzo ujmuje, aż mnie tutaj gdzieś, wiecie, no, daleko od domu, zupełnie nikt ich nie widzi i prawdopodobnie już do końca życia nikt nie będzie miał wglądu, jak wyglądało ich życie. Nikt nie będzie ich rozliczał z tego, czy byli dobrymi Żydami, czy byli dobrymi Hebrajczykami. Nikt nie będzie patrzył na nich, czy zdali egzamin, czy nie zdali egzaminu, czy po prostu jak pójdziesz, nikt się nie patrzy w twoje dokumenty. Popatrzcie się, oni postanowili. Daniel postanowił, że chce służyć Bogu.
tak jak od początku. To mnie ujmuje. Słuchajcie, w tym miejscu jestem na kolanach. To mnie ujmuje, że młody chłopak, daleko od domu, nikt go nie widzi, podejmuje decyzję, że chce iść za Bogiem. To jest łaska, że ktoś chce służyć Bogu. I wiecie, widzimy to na naszych oczach, widzimy to dzisiaj, widzimy tak samo jak wtedy, widzimy dzisiaj młodych ludzi, którzy może nie ciśniesz, nie naciskasz, nie przytłaczysz, kolanem go nie przyciśnie do ziemi, a on chce służyć Bogu. A kiedy przychodzą przeciwności, on podnosi głowę i nie zapiera się, on cieszy się, że jest sługą Bożym. Zgadza się? Widzicie to? Bogu dziękuję za to. Wielki pokłon i szacunek dla Boga za takich ludzi. I wiecie, Daniel daje nam wzór. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przeczytałem Księgę Daniela, ten pierwszy rozdział bardzo się mi spodobał. Przypomniałem sobie, kiedy szedłem do wojska. Wiecie, też idziesz daleko, nikt cię nie widzi, wszyscy obcy ludzie. I tak prawdopodobnie nikt się nigdy może nie dowiedzieć, co tam się działo. Ale postanowiłem sobie w sercu swoim, Boże, chcę być Twoim dzieckiem. Chcę, ja wiem, że Ty mnie widzisz wszędzie. Chcę być wszędzie, gdziekolwiek się znajdę. Twoim. Chcę być Twój. Jest tylko jeden problem. Nie wiem, czy dam rady. Amen? To jest łaska. I to jest łaska Boża, że kiedy oddajemy w ręce Boga nasze życie, możemy oczekiwać na pomoc. Wiecie, co przychodzi tutaj z pomocą? Zanotowałem sobie to. Kiedy jesteś gotowy, kiedy Twoje serce jest pragnące, kiedy Twoje serce jest gotowe, żeby powiedzieć Bogu, Boże, chcę Tobie służyć, to przychodzi nadnaturalna siła z nieba, Boża siła przychodzi, żeby Ci pomóc. Zgadza się? Sam byś nie dał rady, sama byś nie dała rady, ale z nieba przychodzi nadnaturalna Boża siła. I ci młodzi ludzie, nie wiem, ile tam było wszystkich młodych chłopaków z Izraela, z Jerozolimy, na pewno dużo, bo było ich dużo zabrane do niewoli. Ale wiecie, ci, którzy są przedstawieni tutaj, oni postanowili, że nie chcą ugiąć się przed innym Bogiem. To jest dla mnie wielka, naprawdę wielkie świadectwo. I teraz chcę powiedzieć nawet, popatrzcie się, w jakim wyrazie to jest. No możesz przecież po cichu sobie powiedzieć, no dobra, każą jeść, no to trzeba być posłuszny władzom, prawda? Każą jeść to, czego my żeśmy całe życie nie jedli, bo mówili, że to jest nieczyste. No jakieś tam, wiecie, dla Żyda świnie, czy dla nich jakieś płazy. Rozumiecie to? Dla Żyda to jest obrzydzenie. Oni od dziecka byli uczeni, że to są rzeczy, których nie wolno się znieczyścić. Ja tylko daję przykład. I oni teraz przychodzą do środowiska, kiedy sobie myśli, no to no przecież spróbuję, może to nie będzie takie najgorsze, może skosztuję, może mi akurat zasmakuje. Daję tylko myśl. Popatrzcie się, co może w naszych myślach się pojawiać. I potem się przekształca to. To jest właśnie, zaczyna się proces 3-letni. Teraz chcę wam pokazać. Zaczyna się proces, a może to nie takie straszne. A może trzeba się podporządkować. Żeby przeżyć, to może trzeba się trochę ugiąć. Może warto na kompromis trochę upuścić, a potem i tak, wiecie, klękał tam nie będę przed tym Bogiem, ale trochę może upuścić. Wiecie, od samego początku mi się podobają te postawy tych ludzi. Od samego początku powiedzieli, nie ugniemy się. Nie ugniemy się. Spróbujemy zrobić coś, co będzie na miarę, powiem, że nawet niemożliwego. Zwrócimy się do tego, zwrócę się do tego sługi, który nas pilnuje, do tego, który nas karmi, który nas strzeże i spróbujemy się zwrócić z prośbą. Wiecie? I tutaj znowu widzę palec Boży. Popatrzcie się, co robi Bóg. Czy w normalnych warunkach byłaby szansa, żeby ktoś obcy, z obcego kraju przychylił się i powiedział, no dobra, no mogę się dla was przychylić. Wyobrażacie sobie to? Ja wiem, jak było we wojsku. Wiecie, jak było we wojsku? Gdy poszedł ktoś i powiedział, że strasznie się mu chce pić, to wiecie, jaka była odpowiedź? Cała Afryka to mówi. Do szeregu i maszerować. Nie ma mowy. Rozkaz to rozkaz. Nie ma mowy. I wiecie, ja to widziałem, ja się tego nauczyłem, ja byłem w tym, nawet nie wychylałeś się, bo nie było szans. Rozkaz to rozkaz. I kiedy patrzę na tych młodych ludzi, na ich odwagę, na ich postanowienie, na ich naprawdę desperację, jestem pełen podziwu, że pomimo tylu, wiecie, reguł, które były nie do złamania, oni przechodzą jakąś barierę. Oni myślą. Zauważacie to?
Oni nie są kierowani jak, wiecie, jak stado, jak maszyny, ale zaczynają myśleć, Boże, Ty jesteś wszechmogący. Tak nam mówili w naszym kraju. Tak nam mówi Twoje słowo. Tak nam mówią księgi prorocze. Chcemy spróbować. Chcemy spróbować po Twojemu. I oni odważnie podchodzą do tego sługi. Czytamy to w tym rozdziale. Podchodzą do niego i mówią, proponują mu. A on mówi, nie, słuchajcie, ale się obawiam, że jeżeli mój przełożony zobaczy, że wy trochę jesteście biedniejsi, chudsi, słabsi, wyglądacie po twarzach słabiej, to mi się oberwie i ja na taki coś nie pójdę. Ja się nie będę narażał. Z powodu jakichś tam kilku chłopaków będę się narażał. Słuchajcie, powiedzcie, czy komuś takiemu by zależało robić jakiś wstęp, krok do przodu? Moim zdaniem nie miałby w ogóle w tym biznesu interesu. Gdyby nie Bóg. Czy zauważacie, że Bóg współdziała? Bóg współdziała ku dobremu z wszystkim, którzy Go miłują. Amen? Możecie sobie to zanotować, to słowo. Tak mi to teraz przyszło do głowy. On współdziała, kiedy ty jesteś gotowy, kiedy twoje serce jest po Jego stronie, kiedy twoje serce jest po Bożej stronie, On jest w stanie współdziałać z tobą. Halleluja. Wiecie, widzieliśmy to na restartach niejednokrotnie, kiedy mieliśmy jakąś barierę do przeskoczenia i powiedzieliśmy, Boże, nie jest niemożliwe, ale idziemy. Tomek jest na tym miejscu, najlepiej by mógł powiedzieć, kiedy wiecie, z pogodą to my już mamy, teraz chyba wiemy, że jak najbardziej padza, to trzeba iść od razu. Z pogodą to w tym roku, to było już, w zeszłym roku, przepraszam, to było tak, że ulewa, wiecie, to była ściana deszczu, nie było możliwe, żeby ten, i ani chwili, wiecie, jakiegoś, idziemy. I Bóg widzi twoją aktywność i On mówi, no słuchajcie, aniołowie, zatrzymcie ten deszcz nad ustroniem, nad deptakiem. Dokładnie tak było. Było tak? Amen? Halleluja. Bóg współdziała, kiedy twoje serce jest gotowe, jest po Jego stronie. Kiedy jesteś z Bogiem, On działa z tobą. Halleluja. I ci młodzi ludzie, słuchajcie, kiedy oni może nie znali takiej teologii, nie znali może tak blisko osobiście Jezusa, Boga, nie znali jak my dzisiaj. Chcę wam to powiedzieć. A może lepiej Go znali niż my dzisiaj. Nie wiemy tego. Nieważne, w każdym razie Bóg współdziała, kiedy jesteś po Jego stronie. Kiedy chcesz, kiedy twoje serce jest gorące. Kiedy nawet nie wiesz. Wiecie, ci młodzi ludzie mogli nie wiedzieć, czy się im to uda, czy się nie uda. Oni mogli być przekonani, że może ich wtrącą do więzienia i być może będą, wiecie, w jakichś łagrach za ten pomysł. Tak mogło być. Ale zaryzykować warto. I tutaj się objawia Boża łaska, że Bóg przychylność swoją daje tym młodym ludziom. I wiecie, oni podchodzą i dają mu propozycję, dają mu pomysł. Mi się to bardzo podoba. Lubię taką, wiecie, kreatywność młodych ludzi. Ja też, kiedy patrzę się na młodych ludzi, to jest coś niesamowitego. Kiedy mają pomysły, mają taką bystrość, to coś niesamowitego jest. To jest fajnie oglądać, patrzeć się na to. I oni mówią, to zróbmy próbę, zróbmy test. Tak bezpiecznie, 10 dni. Wiecie, 10 to jest pełnia Boża, to jest izraelska liczba. Więc ja już widzę, że ci ludzie byli niesamowici, ci młodzi ludzie. I oni mówią, zróbmy 10 dni próby, będziemy jeść. I tutaj jest w Słowie Boże napisane jarzyny, pić wodę. Ale tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że w tej diecie to nie były same jarzyny i wodę, bo wegetarianie tu się cieszą i niepotrzebnie całkiem. Chcę wam powiedzieć, że to nie była dieta wegetariańska. Chociaż tak sobie pomyślałem, tutaj Lucyna dzisiaj jabłuszko pokroiła i sobie pomyślałem, że możemy przejść na dietę wtorkową, danielową, owoce, jarzyny, woda. Zaproponowaliśmy kawę, herbatę, może by z tego zrezygnować. Nie, już obiecałem, będzie kawa. Ale słuchajcie, dieta to nie jest. Oni tak samo tam w tym kraju chaldejskim, oni jedli i baraninę, i drób, i tak dalej, wszystko. Ale tam była bogata dieta też w takie rzeczy, jak Żydzi nie tolerowali. Chodziło o to, żeby wyeliminować pokarmy, które według Żydów są niedozwolone. Zgadza się? Wino było obrazem, no, tak jak dzisiaj, rozpusty, takiego high life'u, jak to można powiedzieć, wolność, swoboda, wolność to jest, tego słowa nie bruźmy, ale swoboda i swawola. I wiecie, ci ludzie, młodzi ludzie, oni się bawili, oni musieli być wyluzowani, oni musieli mieć taki czas, wiecie, taki jak, o, znowu do wojska się odwołam, jak przepustka, że jak wraca, to go muszą dowieść. Więc to był taki tryb życia. I Daniel powiedział, my tego nie chcemy. My tego nie będziemy. My chcemy żyć po naszemu. I dał taki test. Wiecie, ten sługa poszedł na to.
Ja to powiem tak, poszedł na to, ale to naprawdę jest działanie Boże. On powiedział, a nic mi nie szkodzi, przez 10 dni nikt się nie połapie, a ja przynajmniej coś będę wiedział więcej, nie? I wiecie, tutaj znowu jest palec Boży. Popatrzcie się na te wersety następne, które mówią o tym, co się działo. Gdybyśmy dzisiaj taką próbę zrobili, aż mnie kusi, że jedni będą jeść potrawy, mięso i tak dalej, a drudzy będą jeść owoce, jarzyny i tylko tam powiedzmy drobiowe i to co według Żydów czyste, to by nie było nic. Ja jestem przekonany na 100% żadnej różnicy. Nikt po 10 dniach by się nie zorientował, że ty jesteś silniejszy, a ty słabszy, ty masz ładniejszą skórę, ty ładniej wyglądasz, wiecie, ten się świeci, ma rumieńce, a ten nie. Nic się nie wydarzy. Nie chcę ryzykować, chociaż jak mnie mocno zachęcicie, to może spróbujemy, ale nie. Słuchajcie, nic takiego w 10 dniach się nie może stać. Czy widzicie tutaj jakąś reakcję? On jest wszechmogący. Bóg jest wszechmogący. On, kiedy chce, potrafi w jeden dzień zrobić cud i On go zrobi w 10 dni, On go zrobi w jednym momencie, kiedy ty jesteś razem z Bogiem, kiedy ty współpracujesz z Nim. Bogu się to spodobało. Wiecie, co Bóg powiedział w niebie, kiedy to zobaczył? Jest. Idziemy. Robimy to. Robimy to. Otwieramy niebo. Halleluja. I kiedy ten sługa zobaczył i mówi, nie wierzę. Widziałem już dużo. Dużo ludzi wykarmiłem. Dużo ludzi oglądałem, patrzyłem, mierzyłem, ale tego jeszcze nie widziałem. Był zachwycony. I mówi, jest, macie to. Macie moją przychylność. Popatrzcie. I to jest taki Boży palec. Kiedy ty jesteś posłuszny, kiedy ja jestem posłuszny, kiedy idziemy w Bożym kierunku, kiedy idziemy razem z Jego wolą, On jest w stanie przychylić nieba do ciebie. Amen? Halleluja. On jest z tobą. On idzie z tobą. Halleluja. Wiecie, już chce się mi uwielbiać Boga. To jest niesamowite. Następny taki punkt, który chciałbym podkreślić w tym pierwszym rozdziale, to jest to, czym Bóg obdarowuje tych młodych ludzi. Popatrzcie się, jaka jest kolejność. To wszystko jest... Czy myślicie, że kiedyby Daniel, kiedy ci trzej jego przyjaciele, kiedyby ich serce nie było za Bogiem, kiedyby nie było dla Boga otwarte i mówiło, Boże, chcemy Tobie służyć. Chcemy Tobie służyć pomimo okoliczności. Pamiętacie kazanie niedzielne? Pomimo okoliczności. Popatrzcie się, już teraz pomijając to, że już są w niewoli, już się zaprzyjaźnili, już tam powiedzmy mają kilku kolegów, na jadalni trochę inaczej się zachowują, ci tam patrzą, no wy tam znowu na chudo, my na bogato. I oni tacy dziwni, wiecie, ale pomimo tego wszystkiego już się zadomowili, już trochę mają powiedzmy. I teraz Bóg daje im swoją przychylność. On patrzy na nich. Bóg zawsze patrzy na ludzi, którzy chcą się Mu podobać na ziemi. I chciałbym przytoczyć ten werset 17. Jest on niesamowity. 17 werset mówi tak. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. To miejsce może naraz. Wiecie, gdybyśmy poprzedni werset przeczytali, tam jest napisane, że ten sługa przychylił się i do tej diety i tak dalej, a następny werset mówi, że Bóg dał im siłę, mądrość niezwykłą, niesamowitą. Czy od diety to zależy? Czy ta dieta miała wpływ na taką mądrość, siłę i tak dalej? No, dietetycy by powiedzieli, no na pewno coś tam ma wpływ. Zgadza się. Ale słuchajcie, chciałbym podkreślić w szczególny sposób, a Bóg dał im, tym czterem młodzieńcom, podkreślcie sobie to, a Bóg dał tym czterem młodzieńcom. Nie wierzcie w dietę cud, nie wierzcie, że szczególna mądrość jest z diety. Chciałbym podkreślić jeszcze tak, Bóg daje mądrość. Amen. Bóg jest Bogiem, który obdarowuje. Bóg jest Bogiem, który daje. Amen. I to nie nasze zabiegania, to nie nasza dieta. Daniel i ci jego przyjaciele mogli mówić, widzicie, my jemy inne rzeczy i jesteśmy mądrzy. Oni tego nie robili, oni wiedzieli, od kogo jest mądrość. Oni byli świadomi, skąd jest zasilanie i pomoc. Halleluja. Halleluja. I tutaj jest tak podkreślone bardzo wyraźnie, a Bóg dał im mądrość. Wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości.
To jest niezwykłe słowo. Daniel natomiast był na tyle zdolny, że potrafił zrozumieć i wyjaśnić wszelkie widzenia i sny. I też chciałbym się zatrzymać na chwileczkę nad tym wersetem. Chcę was zachęcić, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. On zna przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. On wszystko ma w jednej dłoni. Dla Niego jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Dla Niego żadna przestrzeń, ani żaden limit, ani żadna, wiecie, okoliczność nie jest czymś ograniczeniem. Bóg nawet nie widzi, wiecie, przeszłości, przyszłości i to też jest w Słowie zapisane. On tego nie widzi jako etapy. On po prostu to ma tak, jakbyś miał, jak mój notatnik dzisiaj. To wszystko jest jedno. Dla Niego to jest wszystko na dłoni. Wiecie, dla Niego Daniel to jest dzisiejszy chłopak. Dlatego Bóg jest wszechmogący i musimy zrozumieć, wiecie, my tego zrozumieć nie damy rady. Musimy uwierzyć. Amen? Dlatego Pan Jezus powiedział do Nikodema, że Nikodemie, no musisz uwierzyć. Musisz uwierzyć. Ty chcesz zrozumieć, ale musisz uwierzyć. I to było najtrudniejsze. I tutaj jest właśnie Daniel, był obdarowany w tym, żeby mógł zrozumieć sny, widzenia. Widzicie, to jest ponadnaturalne, to jest cudowne. Amen? Popatrzcie się, jesteśmy w Starym Testamencie, jesteśmy w Księdze Daniela. W Starym Testamencie. Chciałbym do kontekstu przypomnieć, co się działo w Starym Przymierzu. W Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, wiecie, już tutaj jak czytamy Księgę Daniela, to od 1000 lat było ustanowione prawo. I kiedy byli ustanowieni królowie, prorocy i kapłani, to były trzy służby, trzy rodzaje ludzi, którzy byli namaszczeni przez Boga. I ci ludzie mieli obdarowanie ponadnaturalne. Król do królowania, do rozporządzania, do władania. Prorok, który przepowiadał, który wypowiadał słowo, które słowo się działo, który myśli Boże przedstawiał ludziom. I kapłan, który wstawiał się za ludźmi przed Bogiem i przynosił prośby do Boga, prośby ludzi. Taki jakby pośrednik. I to były trzy namaszczenia, wiecie? I tutaj Daniel, jest napisane, że on był jak to uzdolniony przez Boga do tego, żeby wykładać sny i widzenia. W Starym Testamencie jesteśmy. Słuchajcie, i teraz dam taką skocznię. Wskakujemy w Nowe Przymierze, kiedy Chrystus przychodzi na ziemię, wykupuje nas swoją świętą krwią, daje nam nowe życie, a potem wstaje z martwych, pokonuje śmierć, potem spotyka swoich uczniów i mówi, teraz ja odchodzę i wy będziecie robić dalej to, co ja robiłem na ziemi. Odchodzi do nieba i zsyła Ducha Świętego i Duch Święty jest z nami. I wiecie, co się w tym momencie dzieje? Duch Święty, ja zaczynam głosić Ewangelię, mieliśmy mówić o Księdze Daniela. I Duch Święty jest z nami dzisiaj tutaj. Amen? Duch Święty jest w tobie. To się dzieje, że kiedy jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, masz te namaszczenia, które w Starym Testamencie mógł mieć król, kapłan i prorok. Jak jest napisane? Ale wy jesteście królewskim kapłaństwem. Amen? Ludem nabytym, świętym, abyście ogłaszali. Amen? Słuchajcie, to my jesteśmy ludźmi, których mieszka Duch Święty. I w Starym Testamencie właśnie było tak, że kiedy prorok był namaszczony, on mówił w imieniu Boga, on przynosił myśli Boże, przedstawiał ludziom. Chcę was zachęcić, że tutaj jest napisane, że Daniel był takim człowiekiem wyjątkowo takim człowiekiem jednym się znalazł, obdarowanym przez Boga, którym na tej sali jesteście wszyscy. Tak obdarowani. Jakieś jedno amen? Amen. To tak dla wiadomości, żebym wiedział, że nie zasnęliście. Wszyscy jesteśmy obdarowani. Chcę was zachęcić przy tym słowie. To będzie inspiracja z tamtej księgi na dzisiaj, że Duch Święty w nas to jest ten sam Duch Święty, który w Danielu dla zdolności objawienia, przynoszenia i ogłaszania. Amen? I teraz powiem wam świadectwo. Żeby nie być gołosłowny, żeby nie tylko wypowiadać słowa, teoria, ale praktyka. W pewnym etapie mojego życia byłem już ochrzczony w Duchu Świętym. Wiecie, to był taki nastoletni mój czas, kiedy bardzo chciałem wszystkiego, co Bóg ma dla mnie. Wiecie, ja nie rozumiałem, dużo rzeczy nie wiedziałem w ogóle, co Bóg ma dla mnie. Niektóre rzeczy nawet mówili ludzie, że są niebezpieczne, a ja w ogóle nie miałem o tym świadomości, że jest cokolwiek niebezpiecznego. Kiedy coś kiedyś ktoś miał i mówi, że to jest od Boga, to ja to chciałem. Jeżeli czegoś ktoś nie chciał, to ja to chciałem.
Ja mówię, jeżeli ktoś czegoś nie chce, a jest to od Boga, ja to chcę. Ja chcę mieć wszystko. Ja chcę mieć wszystko. Wiecie, kiedy ktoś głosił, że jest służba uzdrawiania i że są ludzie namaszczeni, żeby uzdrawiać, to ja wołałem, ja krzyczałem, Boże, ja chcę uzdrawiać, ja chcę służbę uzdrawiania, ja to chcę, ja to chcę, ja nie wiem w ogóle, jak się to robi, ale ja to chcę. Amen? Słuchajcie, takie było moje życie. Byłem tak zapalony. I kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, kiedy zacząłem mówić językami, to ja wiedziałem, że są proroctwa, wiedziałem, że ludzie prorokują. Nawet słyszałem, że ktoś tam kiedyś prorokował, słyszałem, że ktoś do kogoś miał słowo, ale ja w ogóle nie wiedziałem. I ja mówię, Boże, kiedy usłyszałem pierwsze kazanie o proroctwie, o prorokowaniu i ktoś powiedział, chyba tak wymsło się, bo w tamtym środowisku, w tym społeczności nie było popularne prorokowanie jeden do drugiego. Komuś się wymskło, że jedni drugim prorokujcie. I ja kiedy to słowo zrozumiałem, kiedy go usłyszałem, to wiecie, ja tak jakbym się paznokciami, pazurami chwycił tego słowa. Zacząłem czytać, zacząłem szukać, to jest liście do Koryntian. Zacząłem szukać, o co tu chodzi. I w pewnym momencie mojego życia takiej odważnej modlitwy chcę was zachęcić. To jest taka jedna z moich odważnych modlitw. Modliłem się w komorze i modliłem się, Panie, ja chcę prorokować. Ja chcę prorokować, ja chcę Twoje myśli słyszeć. Ja chcę słyszeć Ciebie bardziej niż człowieka. Tak się modliłem. Chcę Ciebie bardziej słyszeć niż człowieka. Chcę Ciebie słyszeć i chcę prorokować. Wiecie, co się stało? Przyszły myśli, przyszły słowa. I wiecie, ja się wahałem z tym, czy to powiedzieć. Na spotkaniu modlitewnym, modlimy się i mam słowo do kogoś tam. Chcę mu coś powiedzieć, ale tak się wstydziłem strasznie, że nie wiedziałem, czy powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć. A to było takie osobiste słowo, więc bałem się, że przed wszystkimi. Więc sobie myślę, że na osobności. Poszedłem, powiedziałem mu na osobności. Patrzę się, ten człowiek płacze. I mówi, że właśnie takiego słowa oczekiwał od Boga i chciał, żeby nikt tego nie słyszał, co on potrzebuje i po prostu Bóg przeze mnie mógł powiedzieć to słowo. Wiecie, ja byłem niesamowicie w szoku. Jak przedtem się modliłem o to, tak potem byłem w szoku. Tak jest nasza wiara, prawda? Najpierw się modlisz, a potem zamykasz drzwi i myślisz, nie, niemożliwe. I tak było w moim życiu. Potem przychodzi następne słowa. Czasami się wstydziłem, bo myślałem, nie, Boże, to nie może być od Ciebie. Pamiętam jeszcze tutaj, jeszcze nie tak dawno tak było, tutaj nad męskiej modlitwie, któregoś spotkania modlimy się i mam takie słowo i sobie pomyślałem, nie, to jest za ostre, to tego człowieka by mogło skosić z nóg. To nie może być, to jest ze mnie. Ale ja taki też nie jestem w sumie ostry, to czemu taki przyszło? I przemilczałem, nie byłem posłuszny. Słuchajcie, przyznaję się wam, nie byłem posłuszny, nie poszedłem, zanotowałem sobie to i sobie myślę, przemyślę to, umówię się z nim na kawę, podpytam go, czy tak jest w jego życiu. Jak będę widział, że coś w tym kierunku jest, to mu to powiem. Jak nie, to nie. Wiecie, co się stało? Nie mija 10 minut, ktoś inny podchodzi do niego i mówi te same słowa. Było mi trochę żal, smutno i byłem trochę zniesmaczony swoją osobą i mówię, Boże, przepraszam. A było być posłuszny. Ale wiecie, co zaraz powiedziałem? Jak następne słowo będziesz miał do kogokolwiek, jakikolwiek chce być gotowy. Chcę. Mów do mnie, nie do niego, do mnie. To ja chcę przynieść. Okej. Okay. Bóg przebacza i daje, on się nie obraża. Dlatego w tym momencie chcę was zachęcić, abyśmy jedni drugim usługiwali słowem proroczym, dlatego że Bóg obdarowuje i to jest Duch Święty w tobie. To nie jest coś ponadnaturalnego, jak w Starym Testamencie, jak coś, co Daniel był wyjątkowo namaszczony. Jesteś, każdy z nas tutaj jest tym namaszczony. Otwórz swoje usta, pomodlij się odważną modlitwą. Jeśli to jest w twoim sercu, poproś go, że chcesz być tym, kto przynosi słowo, zachęty, pocieszenia. To, co Bóg chce powiedzieć do kogoś, to jest niesamowite. Słuchajcie, to są zwykłe słowa, to nie są jakieś wielkie, tak mówi Pan, teraz mnie słuchajcie. To nie. To są normalne słowa. Wiecie, ja to zauważam, że rozmawiam z wami. Czasami na kafejce jest więcej proroctw niż tam u góry. Rozmawiam przy kawie i ktoś mówi, wiecie, tak jakby od tematu, mówi jakieś zdanie i ja sobie mówię, o Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi odpowiedź na to, co się zastanawiałem. Żeby tylko on wiedział o tym, że to jest Twoje słowo. Muszę mu o tym powiedzieć, bo przecież on jest nieświadomy, że mówi z Ciebie. Jest tak? Dlatego otwierajmy się. Słuchajcie, nie zamykajmy się, a tym bardziej, jeżeli masz pragnienie w swoim sercu, to Słowo Boże zachęca nas, chce, żebyście wszyscy prorokowali. Jedni drugim. Kiedy usługujemy jedni drugim, kiedy
jednym o drugi się modlimy, chciejmy prorokować, oczekuj od Pana. Wiecie, ja kiedy idę na modlitwę, wiecie co robię? Mówię, Panie, chcę być otwarty na słowo do brata, do siostry, który będzie potrzebował od Ciebie. Okej. Amen. Bądźmy otwarci. I wiecie, fajnie, że jesteśmy już przy końcu rozdziału. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że to, czym obdarowuje i ten, który obdarowuje, jest Bóg Wszechmogący. To jest nasz Ojciec. To jest Bóg. On udziela i On obdarowuje. Halleluja. Amen. Zgadzamy się z tym? I czytamy tak. Gdy minął 3-letni okres nauki, przełożony służby dworskiej zgodnie z poleceniem Nabukadnezara stawił rozmowę, podjął z nimi rozmowę i wówczas okazało się, że nikt spośród nich wszystkich... Słuchajcie, czy wyobrażacie sobie, że tam było 15 chłopaków na przykład? Jak myślicie, ile ich tam mogło być? To jest potęga. To jest, wiecie, gdybym na któreś spotkanie przygotuję mapę, jaki był zasięg Królestwa Babilońskiego. Tak na wstępie wam powiem, że Morze Czarne, Ukraina, to jeszcze było tam. Niesamowity zasięg. Europa. Aż po Grecję, po dzisiejszy Rzym. To było potęga, to było, jak to można powiedzieć, mocarstwo. To było mocarstwo. Tam musiało ich być tysiące. Tysiące. Wiecie, jak my mamy taki casting, na przykład Mam Talent i przyjedzie do jednego miasta, tam powiedzmy 800 ludzi czy 1000 ludzi i tam wybierają, kto ma największy talent. To wyobrażacie sobie, ile tysięcy było ludzi, mężczyzn, młodych chłopaków, którzy rozmawiali z królem, umawiani byli na rozmowy ze sługami, a potem z królem. Na pewno były takie, wiecie, selekcje, że najpierw rozmawiali, jeżeli się nie nadawał nawet już na poziomie sługi, czy tam jakiegoś poniższego, to już od razu była selekcja, już na pewno odpadł. I ci najlepsi się dostawali wyżej, byli na pewno z jakimiś premierami, jakimiś, wiecie, tam już wyższymi rozmowy, ale dopiero ci, którzy byli naprawdę wybitni, umawiano ich z królem. I chcę was zachęcić do tego, że właśnie Bóg Wszechmogący wywyższył tych naszych chłopaków i oni stawili się przed królem. I tutaj ostatni, 21 werset mówi tak, i za każdym razem, a jeszcze poprzedni werset, król podjął z nimi rozmowę, właśnie była ta rozmowa kwalifikacyjna i wówczas okazało się, popatrzcie się, to jest następne słowo, które tak ciekawe, że się okazało, nie? Ja sobie tak myślę, taki przypadek, dziwny zbieg okoliczności. Wówczas okazało się, że nikt spośród nich wszystkich nie dorównuje Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Przyjęto ich zatem do służby przy królu. Popatrzcie się, z niewoli, gdzie nawet ich imiona by może nie były wspomniane, a nawet były zmienione na inne imiona, do miejsca, gdzie są przy najwyższej władzy świata. I teraz zadam jeszcze jedno pytanie. Kto to robi? Bóg Wszechmogący. Bóg jest ten, który wywyższa i On jest ten, który poniży. Jak warto się jest ukorzyć przed tym, który od początku do końca zna Twoje życie. Który od początku do końca jest zainteresowany Twoim życiem. Jak jest cudowny, jak jest potężny. Wiecie, my Go znamy z tej sytuacji, my Go znamy stąd, że przez Chrystusa wprowadził nas do rodziny. Prowadził nas i zapoznał nas Jezus Chrystus jako z Ojcem. Jako z Ojcem. Ale teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę popatrzyli jako na Boga, który jest wszechpotężny. Popatrzcie się, przez chwilę wam powiedziałem tylko o mocarstwie, jakie wielkie było w tamtym czasie. Będzie czas, kiedy popatrzymy na mapę. Ale wiecie, teraz chcę wam powiedzieć, jaki jest potężny Bóg, który daje, wiecie, taki bilet temu mocarzowi. Daje bilet temu mocarzowi i mówi, zarządzaj pół światem, albo i całym światem, zarządzaj. Popatrzcie się, kim jest ten, który rozdziela władzę, który jest ponad wszystkimi władzami, ponad zwierzchnościami, który jest ponad królami. Królowie myślą, że już naprawdę mają wybitne, wysokie, najwyższe. Taki król nie miał sobie równego, taki król nie miał sobie, wiecie, kogoś, kto by przyszedł i mu coś zadyktował.
to po prostu wszyscy Jemu przychodzili do kolan. A Bóg Wszechmogący mówi, daję Ci na chwilę porządzić tym światem. Jestem tym, który daje władzę i który ją odbiera. Będziemy to widzieć też później. Dlatego chciałbym zachęcić, żebyśmy mogli dzisiaj z tego spotkania wynieść, jak wielki, potężny jest Bóg. Kiedy przedstawiamy sobie sytuację, kiedy wywyższamy Boga, kiedy na przykład śpiewamy Ojcze, który stworzyłeś niebo i ziemię, który stworzyłeś wszechświat. Kiedy śpiewamy taką pieśń na przykład jak wszystko poddane jest Tobie, albo wszelka władza i moc i majestat są w Twoich rękach. Żebyśmy zobaczyli miejsce, z którego patrzy Bóg. Tak naprawdę to jest patrzy na próg, patrzy na proch. A na ziemi wydaje się, że to jest mocarstwo, które jest nie do pokonania, które jest, nie ma równego sobie. Więc gdybyśmy tę przestrzeń mogli zobaczyć i dzisiaj wziąć to, że On jest wszechmogący, że On potrafi Ciebie podnieść z takiego miejsca i postawić się w takim miejscu. Popatrzcie się po 3 latach. Co dzisiaj możesz osiągnąć po 3 latach? Wiecie, ja kiedy zacząłem naukę w zawodzie, po 3 latach pracowałem na rozkaz każdego kierownika, który kazał mi przykręcić śrubę, przenieść mebel, zrobić cokolwiek. Daniel po 3 latach był doradcą króla. Bóg potrafi takie rzeczy robić. Amen. I chciałbym was zachęcić, że dzisiaj, kiedy myślisz nad swoim życiem, że co ja potrafię, co ja mogę, to upewnię cię, niewiele potrafisz, niewiele możesz, ale zaufaj Bogu, który potrafi ciebie podnieść do takiego miejsca albo do takiego. I w to miejsce was dzisiaj chcę zabrać. Żebyśmy jako ci, którzy są świadomi, że to On jest ponad wszystkim, że On jest wszechmogący, żebyśmy Mu należycie mogli oddać chwałę. To zmieni nasz punkt widzenia.